Moim Państwa gościem jest Olga Stoszek, kierownik zespołu do spraw pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak funkcjonuje rodzina zastępcza, mniej więcej wszyscy wiemy, ale ciągle brakuje tych kandydatów na rodziny zastępcze. Dlaczego? Myślę, że główny problem polega na tym, że generalnie wszystko, co jest nowe i nieznane dla ludzi, powoduje lęk. Natomiast no, nie pomagają nam też te negatywne stereotypy, które krążą wokół rodzicielstwa zastępczego i myślę, że przede wszystkim to takie odbiór w społeczeństwie, że ludzie robią to dla pieniędzy, że ludzie robią to po to, żeby się pokazać w społeczeństwie, że te ich pobudki, które skłaniają ich do podjęcia tej decyzji o rodzicielstwie zastępczym, nie do końca są takie, jak są naprawdę, czyli szlachetne, czyli to, że oni chcą zrobić coś dobrego dla danego dziecka. Stąd ważne są różnego rodzaju kampanie, pewnie żeby uświadamiać. Tak, i taką kampanię od kilku lat prowadzimy w naszym powiecie. Staramy się wychodzić na zewnątrz, staramy się docierać do jak największej liczby ludzi na terenie powiatu cieszyńskiego. Taką inicjatywę podjęłyśmy w ubiegłym roku, między innymi wystawiając swoje stoisko na Święcie Trzech Braci, gdzie się znajdował kącik dla dzieci, rozdawałyśmy balony, zachęcałyśmy przechodniów do rozmów. No niestety w tym roku nie udało nam się tego projektu zrealizować ze względu na panującą epidemię, nad czym bardzo ubolewamy. To może zacznijmy od początku. Kto może zostać takim rodzicem zastępczym, taką rodziną zastępczą? Rodziną zastępczą może zostać ktoś, kto jest najbliższy dziecku, ktoś z najbliższej rodziny, na przykład dziadkowie, rodzeństwo tego dziecka i wtedy jest to rodzina zastępcza spokrewniona. Natomiast mogą też zostać rodziną zastępczą wujkowie, ciocie, albo osoby całkowicie niespokrewnione z danym dzieckiem i wtedy mówimy o rodzicielstwie zastępczym niezawodowym. To jakieś przygotowania pewnie, to jakaś cała droga, procedury, są jakieś szkolenia, jak to wygląda? Tak, jeżeli chodzi o rodziny zastępcze spokrewnione, to tutaj obowiązku ustawowego szkolenia nie ma. Natomiast my staramy się już po zawiązaniu takiej rodziny zastępczej spokrewnionej przez sąd umożliwiać tym dziadkom, rodzeństwu doszkalanie się, choćby w takich szkoleniach, które prowadzi nasz psycholog w zakresie kompetencji wychowawczych, podnoszenia tych kompetencji wychowawczych. Z tego trzeba skorzystać? To jest obowiązek? Bo jakie obowiązki właśnie ma taka rodzina zastępcza? Udział w szkoleniu jest obowiązkowy dla rodziny zastępczej niezawodowej i dla rodzin zawodowych, które funkcjonują na terenie powiatu cieszyńskiego. Natomiast jeżeli chodzi o rodziny spokrewnione, to jest to na zasadzie dobrowolności. Natomiast no, zawsze zachęcamy, bo podnoszenie swoich kompetencji, swoich kwalifikacji w tym ważnym aspekcie, jakim jest wychowanie dzieci, zawsze jest potrzebne. Ta droga do tego, by stać się taką rodziną zastępczą, jeżeli to nie mamy tutaj tego pokrewieństwa, to jest długa droga, bo być może to odstrasza i brakuje tych kandydatów. Myślę, że to nie jest tak bardzo długa droga. Najważniejsze jest podjęcie tej decyzji, tak? Przeświadczenie wewnętrzne, że to jest to, co ja chcę zrobić dla danego dziecka, że to dziecko potrzebuje wsparcia. Otwartość tych ludzi to jest chyba najważniejsza rzecz. Kolejne kroki związane ze zbieraniem dokumentacji, z samym szkoleniem, no to jest okres około 3-4 miesięcy, więc myślę, że to nie jest tak długi okres, który mógłby odstraszać. Na jakie wsparcie mogą jeszcze te rodziny zastępcze liczyć? Rodziny zastępcze oprócz wsparcia tutaj specjalistów, którzy są zatrudnieni w powiatowym centrum i w samym zespole do spraw pieczy zastępczej, tacy jak koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, czy psycholog, który pracuje u nas na etacie i wspiera rodziców zastępczych, wspiera dzieci w pieczy zastępczej, mogą liczyć również na wsparcie finansowe w postaci świadczeń, które otrzymują co miesięcznie na swoje konta. Możemy tutaj mówić o jakichś kwotach? Czy oczywiście, że tak. To są kwoty, które określa ustawa i te kwoty nie są żadną tajemnicą. Dla rodzin spokrewnionych jest to kwota 694 zł miesięcznie, natomiast dla rodzin niezawodowych i zawodowych jest to kwota 1052 zł miesięcznie. Oprócz tego rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko przysługuje dodatek wychowawczy 500+. Jakie jeszcze organizacje wspierają funkcjonowanie tych rodzin zastępczych? Tutaj mówimy oczywiście o powiecie cieszyńskim. Na terenie naszego powiatu my współpracujemy bardzo prężnie i to od wielu lat. Z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, oddziałem powiatowym tutaj i ze Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych Tęczowa Przystań. I właśnie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wspiera nas w zakresie poradnictwa psychologicznego, w zakresie
poradnictwa terapeutycznego dla dzieci umieszczonych w pieczy. Natomiast jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego, to z nimi corocznie organizujemy tak zwane turnieje rodzin zastępczych. To są spotkania na 200, 250, 300 ludzi. No ponieważ... właśnie, te spotkania cieszą się zainteresowaniem ogromnym. Ogromnym zainteresowaniem. W tym roku takie przedsięwzięcie, ten turniej był zaplanowany na 30 maja, ponieważ jest to Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, no ale niestety nie udało się go zorganizować w tym roku ze względu na epidemię. Ważne są tego typu spotkania, możliwość integracji pomiędzy tymi rodzinami? Myślę, że dla rodzin zastępczych jest to bardzo ważne, dlatego że oni mają okazję zobaczyć, porozmawiać z innymi rodzinami zastępczymi o różnych problemach, jakie ich spotykają i dowiedzieć się, że oni nie są osamotnieni w tym wszystkim, tak? Mamy tutaj na terenie powiatu cieszyńskiego prowadzoną grupę wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych. Oni się cyklicznie spotykają, oni się wymieniają doświadczeniami, swoimi problemami, troskami. Myślę, że to ich podnosi na duchu i wspiera. Kto na co dzień pracuje z taką rodziną zastępczą? Jak to wygląda, kiedy to już się wszystko podzieje, już jesteśmy tą rodziną zastępczą? Na co dzień w zasadzie pracuje sztab ludzi, czyli cały mój zespół do spraw pieczy zastępczej. Sztab ludzi, to tak. Ciekawie brzmi. Bo nas odstraszająco. Jest, może trochę odstraszająco, ale nas w samym zespole do spraw pieczy zastępczej jest aż 12. Jest pani psycholog, jest dział świadczeń, jest dział wsparcia i w tym dziale wsparcia są właśnie koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. I jeden pracownik socjalny. I to właśnie oni są najbliżej rodzin zastępczych, to właśnie oni na co dzień odwiedzają te rodziny zastępcze. Oni do nich jeżdżą, oni wspierają, oni pomagają, jak są jakieś problemy do rozwiązania, oni rozmawiają z dziećmi, jeżeli jest taka potrzeba. A jakie to są problemy zazwyczaj? Dzieci do pieczy zastępczej trafiają z różnymi problemami i jakby nie da się tego opowiedzieć szybko i w skrócie. Najczęściej są to problemy zdrowotne, zaniedbane. Problemy związane z nauką, zaniedbaniami takimi szkolnymi, których rodzice nie dopilnowywali biologiczni. To są problemy z emocjami, to są zerwane więzi, to jest trauma tych dzieci. Tych problemów jest bardzo dużo. I to są naprawdę rodziny zastępcze, te, które funkcjonują na terenie powiatu cieszyńskiego. To są odważni ludzie, którym my jesteśmy bardzo wdzięczni za to, co oni wykonują na co dzień, bo to nie jest łatwa praca. I to nie jest coś, co powoduje, że oni faktycznie, tak jak opinia publiczna myśli, są w stanie na tym zarobić kokosy. Czyli decydując się na taką rodzinę zastępczą, trzeba się z tym liczyć. Trzeba się z tym liczyć i my staramy się, prowadząc tą kampanię, mówić o plusach, ale też o minusach rodzicielstwa zastępczego. Żeby była ta świadomość. Tak, bo rodzina zastępcza niestety znajduje się na świeczniku. To tak jest, że od niej się wymaga więcej, od niej się wymaga tego, czego być może nie wymaga się od zwykłych rodzin, które normalnie wychowują dzieci w swoich domach. PCPR tutaj prężnie działa w tym zakresie. Jakieś osiągnięcia w ostatnim czasie? Chcielibyście się czymś pochwalić? Myślę, że naszymi osiągnięciami w zasadzie to są osiągnięcia naszych rodzin zastępczych i naszych dzieciaków. I to jest chyba coś, czym byśmy się mogli pochwalić. To są studenci medycyny, to są studenci turkologii na UJ-cie w Krakowie, to są domorośli muzykanci, że tak to nazwę, może tak trochę nieodpowiednio, natomiast chłopcy, którzy amatorsko wykonują muzykę w zaciszu domowym. Czyli to nie tylko uczniowie, dzieci z problemami, to są zdolne dzieci. Oczywiście, że tak, bardzo zdolne dzieci. I to jest pokłosie tego, że te rodziny zastępcze wkładają ogromną pracę na co dzień w ich wychowanie. Pracują z nimi, po prostu. Przebywają, bo to są te więzi przecież, te relacje. Dokładnie niezwykle tak. Ważne. Jeżeli ktoś się zdecyduje właśnie na tą rodzinę zastępczą, gdzie może szukać informacji? Takich potrzebnych, co zrobić krok po kroku. Ma się zgłosić tutaj do Was, czy gdzieś w internecie, jak to wygląda? Może się taka osoba zgłosić zainteresowana tutaj do nas, do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starostwie Powiatowym. Natomiast ponadto wszelkie informacje dotyczące rodzicielstwa zastępczego, dotyczące wymagań, jakie musi spełnić rodzina zastępcza, znajdują się na naszej stronie internetowej. I prowadzimy również fanpage na Facebooku Piecza Cieszyn. Można się dowiedzieć, jak rozmawiać z dziećmi, jakie dzieci mogą mieć problemy, co jest dla nich trudne i wiele, wiele innych informacji na temat codziennego wychowywania dzieci w pieczy zastępczej.
kandydatów na rodziny zastępcze ciągle brakuje, a ile jest obecnie właśnie takich rodzin i ile dzieci jest w tej pieczy zastępczej, w tych rodzinach zastępczych na terenie powiatu tutaj cieszyńskiego? Na terenie powiatu cieszyńskiego na ten moment w 12 gminach mamy 163 rodzin zastępczych i 276 dzieci umieszczonych w tych rodzinach. Z tego ogromu rodzin 13 rodzin pełni funkcje zawodowych rodzin zastępczych. To są takie rodziny, które otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swojej funkcji, a 4 z nich są pogotowiami rodzinnymi. Czyli to już jest taka wyższa półka, bym powiedziała, dlatego że to są rodziny, które przyjmują dzieci o 12 w nocy, przywiezione przez policję, brudne, głodne, płaczące, w kryzysie, które wymagają natychmiastowego zabezpieczenia. I myślę, że to jest najtrudniejsza forma pieczy zastępczej. Czyli jakby wy macie listę takich osób, takich rodzin, do których wtedy to dziecko może trafić, rozumiem, tak, w takich przypadkach. Tak. Natomiast potrzeby powiatu oczywiście są większe niż możliwości tych naszych rodzin i jakby największy nacisk kładziemy na ten moment na poszukiwanie właśnie kandydatów, którzy zechcieliby być pogotowiem rodzinnym, czyli taką interwencyjną formą pieczy zastępczej. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Moim i Państwa gościem była Olga Stoszek.